Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. 24. odcinek podcastu to idealny moment, aby odpowiedzieć sobie na super ważne pytanie, jeżeli chodzi o marketing. Po publikacji, ilu postów na Facebooku furgonetka z pieniędzmi zacznie regularnie podjeżdżać pod siedzibę Twojej firmy? Czy 5 postów wystarczy? Czy może 50, a może no, nigdy nie da się osiągnąć w sprzedaży? Więc odpowiadając bezpośrednio na to, trochę takie wrzucające Bijające kij w mrowisko pytanie, to od razu mówię, że tutaj nie chodzi o ilość. Bo tak samo jak w pływaniu, nie chodzi o to, kto jak najwięcej chaotycznych ruchów rękami wykona, tylko kto to płynnie przełoży. No po prostu na takie ruchy, jak się wykonuje, czy w, w stylu klasycznym, czy delfinem, czy w grzbietowym. Więc to jest istotne, aby połączyć te wszystkie ruchy harmonijne. No i są posty, które oczywiście działają dużo lepiej od innych, i o nich opowiem pod koniec tego. Odcinka. Natomiast to co jest ważne, to zacznę od tego od czego nie zależą wyniki. Wyniki na Facebooku nie zależą na... od tego, jakie są Twoje umiejętności graficzne. Spotykam wiele fanpage, y, które mają beznadziejne grafiki, ale w jaki sposób sprzedają. Dlaczego? No o tym będzie za chwilę. To też nie zależy od tego, jak ładnie potrafisz pisać. Widzę fanpage, y, które, gdzie treść jest na poziomie kali chcieć, kali być, kali jeść i dalej one działają. To też nie zależy od tego, jak często publikujesz. Są fanpage, y, gdzie całe publikacje posty pojawiają się rzadko, a i tak to działa. Są też... Fanpage'y' e takie, które w ogóle nie używają reklam, więc to też nie zależy od tego, ile wiesz o reklamach na Facebooku. Są nawet fanpage'y, e, które mają kilkanaście tysięcy, kilkaset tysięcy fanów i one też nic nie sprzedają. Więc od czego zależy sukces na Facebooku? Like oczywiście nazwie to przypadkiem, ale ja powiedziałbym, że trzeba o każdym z wcześniej wymienionych elementów coś wiedzieć. Jakiś drobny element, poznać, jak projektować grafiki, dowiedzieć się, jak tworzyć teksty, robić, zachować zachować regularność publikacji. Dowiedzieć się jak działa algorytm reklamowy. Bądź też przygotować sobie coś co będzie za ciebie tą reklamę odpalało. Więc tu nie chodzi o to, żeby być w jednym elemencie super dobrym, czyli na przykład projektować piękne grafiki, ale nie umieć nic napisać, nie umieć zrobić reklamy na Facebooku, ale chodzi o to, żeby w każdym z tych obszarów coś potrafić, a w jednym z tych najlepiej być wybitnym. No i do tego są jeszcze dodatkowe Aspekty, o których nie można zapomnieć. Trzeba mieć dobrą ofertę, coś, czego ludzie naprawdę. Potrzebują i wiedzą, że tego potrzebują. Trzeba mieć też cierpliwość, bo rozwój fanpage'a to jest czysty efekt kuli śniegowej. Przedstawię swoją historię, myślę, że też będzie to inspirujące. No i też trzeba znać się na tym, co się sprzedaje, aby wychwytywać te wszystkie nieoczywiste niuanse, które decydują później o finalnym efekcie. Marketing to jest proces, który ciągle się doskonali, i to nie jest polowanie na złoty strzał. I oczywiście pojawiają się takie złote strzały, które od pierwszego dnia zaczynają generować klientów, w sprzedaży, firmy się rozwijają. Miałem nawet wiele takich kampanii, ale to, że coś takiego się zdarza i u kogoś gdzieś w tej study się zdarzyło, to nie można tego brać za pewnik, który wydarzy się właśnie w tym konkretnym przypadku. No bo popatrz, wszyscy się starają codziennie publikują nowe posty, treści wrzucają w różne miejsca. W efekcie widzimy 10 tysięcy reklam każdego dnia. A tak naprawdę to ludzie woleliby zapłacić, aby nie widzieć żadnych reklam. No popatrz, Spotify, Netflix, YouTube. To wszystko pokazuje nam, że ludzie wolą zapłacić abonament niż oglądać reklamy. Patrząc na ten cały chaos reklamowy, żeby się w ogóle przebić do świadomości przed oczy klienta, to trzeba się pojawić 7 do nawet 70 razy. Naukowcy już sami nie wiedzą, jak wiele razy trzeba się pojawić. 7 do 70 razy, a wiele firm publikuje jedno wideo, jeden post na tydzień i twierdzi, że to będzie. Wystarczająco. Więc dla mnie to jest normalne, że trzeba robić dużo dobrych rzeczy. I zapowiedziana historia. U mnie minęły tak naprawdę trzy lata regularnej pracy w wielu kanałach, spotykając wielu ludzi, aby ludzie, klienci zaczęli się bezpośrednio, których zupełnie nigdy w życiu nie widziałem, nie słyszałem, zaczęli się zgłaszać i mówili, że widzieli moją twórczość w internecie. Dopiero się zaczęli zgłaszać po takim czasie. Wcześniej wszystko szło właściwie z poleceń albo z jakiejś znajomości, albo gdzieś coś już jakaś relacja się nawiązała. I tu w ogóle. Ciekawostka taka jedna z klientek, nawet. Jej proces decyzyjny był taki, że. Ponad 3 lata temu ktoś mnie zarekomendował i ona gdzieś tam napisała maila, nawet wymieniliśmy ze trzy wiadomości i 3 lata zwlekała z podjęciem współpracy. Czujesz? Wracasz do osoby, z którą 3 lata wcześniej rozmawiałeś, rozmawiałaś o współpracy i dopiero później dopinacie coś, co się kończy fakturą wystawioną i zapłaconą. Pozdrawiam cię Paulina z tego miejsca, ale to mi pokazało w jaki sposób ludzie podejmują decyzje. Zdarzają się ludzie, którzy chcą z dnia na dzień wygenerować super efekt sprzedażowy. Podczas gdy proces decyzyjny jest ultra czasami długi. Inny przypadek. Wspominałem już o tym, że od wielu lat tworzę materiały, pracuję dla to. Możesz widzieć z Instagrama, bo tam najczęściej się tym chwalę. Pracuję dla no, największych ludzi w tym kraju, w wielu branżach. Patrzysz może na to, co robię, widzisz, że to ma sens, może się podoba. I teraz rozmawiam z niektórymi ludźmi o ofercie w stylu 100-150 zł w formie takiego abonamentu za aplikację. I mimo to, że pokazuję wyniki, pokazuję różne przykłady, to i tak ludzie pojawiają się i mają tysiąc pytań. I najczęściej te pytania dotyczą tego, jak szybko ja zacznę sprzedawać. No i mimo tego, że mają wszystkie dowody słuszności, mają kompletną metodologię, którą opisuje. No i mają to, że no naprawdę to jest z małym ryzykiem niewielka inwestycja. Kiedy one sprzedają same dużo droższe rzeczy. I te same osoby oczekują, że po publikacji 5, 10, 15 postów, które do tej pory robiły, podepną reklamę ich biznes wystrzeli do góry. No, generalnie tak, ale gdy się ma już. Rozkręconą społeczność, do która tylko czeka na to, co się opublikuje. Bo to nie jest właśnie tak, że wrzuci się trzy posty i będzie można odcinać kupony. I tu się bezpośrednio przechodzi do tego, czy na przykład praca za procent ma sens agencją marketingową. No i teraz tak można sobie wziąć. W prosty sposób przeliczenie, że gdyby agencja miała pracować za jakiś mały procent, to prawdopodobnie no, w ogóle w to nie wejdzie. Za większy procent, no to może się okazać, że w przypadku nawet e commerce sklepów internetowych, no to i ten przedsiębiorca nie byłby potrzebny do szczęścia. Szymon Słowik bardzo fajnie to powiedział, że gdyby marketing dało się tak przewidzieć, zaplanować, tak w Excelu zmierzyć, to marketerzy nie potrzebowaliby przedsiębiorców, tylko braliby kredyty, zakładali swoje sklepy internetowe i po prostu sprzedawali swoje rzeczy przez internet. I w niektórych niszach tak się też dzieje, ale w większości przypadków, no, okres czekania na zwrot inwestycji jest po prostu długi. I tym bardziej jest długi, im produkt wymaga więcej myślenia. Przy zakupie, przy podjęciu decyzji, czy ta decyzja nie jest taka spontaniczna, wymaga tego, żeby się coś dowiedzieć, a im produkt jest taki no-brainer, czyli nie wymaga myślenia, podejmujemy decyzje spontanicznie, albo to już jest któraś decyzja z rzędu, no to jest łatwiej coś takiego sprzedać. Też z drugiej strony, im większa jest odpowiedzialność za, za tym produktem, to tym też jest wyższa potrzeba zaufania. Tutaj księgowość, czy dział marketingu, czy doradztwo strategiczne, czy rzeczy, które no, mają decydujący wpływ na przykład w biznesie, budowa domu, to są rzeczy, które wymagają zaufania. I też klienci mają dużo... Pytań. No i dlaczego właściwie, teraz można poszukać pytań, bo dużo tutaj już wątków wrzuciłem, po czym można poznać, albo w jaki sposób skrócić tą drogę, żeby zaczęło wychodzić? Bo wiele osób właśnie publikuje w mediach społecznościowych i zastanawia się, dlaczego im nie wychodzi. Więc, pierwsze z takich spostrzeżeń, to być może po prostu robisz to za krótko. Potrzebna jest cierpliwość, budowa zaufania i wtedy ludzie zaczynają z biegiem czasu kupować. I to jest taka krzywa wykładnicza, która zaczyna działać. I opowiadają o tym na spotkaniach networkingowych, w różnych miejscach, w których no nie wystarczy raz człowieka zobaczyć, aby kupić. Drugi z tych powodów to jest być może nie jesteś widoczny, nie jesteś widoczna, za mało regularnych publikacji, za małe nakłady na reklamę. Po prostu ci ludzie, którzy powinni wiedzieć, to niby skorzystali, tylko ciebie w ogóle nie widzą. Albo masz taki komunikat, który nie prezentuje, prezentuje wyróżniającej cechy marki. To znaczy klient nie widzi różnicy, czy wybierze najtańszy produkt, czy właśnie twój. A tak z tego co widzę to Polska stała się krajem w którym wybiera się sprawdzone, zaufane marki, za które nawet zapłaci się więcej, ale żeby tylko uniknąć takiej porażki, straty pieniędzy i ryzyka tego, że biorę coś nowego, niesprawdzonego. Więc uważam, że ta metodologia tego, żeby budować markę zaufanej firmy, pewnej, pewnego partnera, który nie zawiedzie, który jest dobrze skomunikowany, no to to jest klucz do tego, żeby otrzymywać zapytania w internecie i i polecenia, ale to już jakby jest tutaj cecha tego, żeby jak prowadzić w ogóle biznes, więc Brak wyróżniającej cechy marki. Jeżeli masz coś, co Ciebie wyróżnia, pokaż to. Kolejna z tych rzeczy to jest niepokazywanie, pokazywanie na przykład ceny w żadnym z zakresów. Ludzie zazwyczaj spodziewają się, jeżeli w szczególności obietnica jest duża, kiedy naprawdę robisz rzeczy na dużą skalę i robisz je merytorycznie dobrze, to ludzie obawiają się, że ta cena będzie gigantyczna. Ja, na przykład, jedno z takich większych eksperymentów, które zrobiłem, to zacząłem, nie, przestałem bać się podawać ceny. To już jakiś czas temu nastąpiło, i wtedy też drastycznie wzrosło ilość zapytań, kiedy ludzie wiedzieli, ile kosztuje to, co ja robię. Spodziewali się, że kosztuje dużo więcej, a rzeczywistość ich zaskoczyła i to pozytywnie. Więc dobrze skalkulowana cena, ale też jej pokazywanie. To, co tutaj czasami może powodować znowu w drugą stronę, że nie idzie, to jest desperacja w postach. Czyli ludzie czują, że po prostu musisz cisnąć, ciśniesz na tą sprzedaż i ciągle sprzedajesz. I oni po prostu jak coś takiego widzą, to się wycofują. Dla mnie na przykład w sprzedaży jeden z największych sukcesów, jakie osiągnąłem takich game changerów, rzeczy, które zwróciły w ogóle kierunek w jaki sposób działam w sprzedaży, to było to, kiedy uświadomiłem sobie, że doszedłem do momentu, w którym nie muszę sprzedawać. I nawet czasami odradzam zakup I to widzę, że to ma sens, bo ludzie widzą, że mnie nie zależy, żeby sprzedać, kiedy widzę, że no, niektóre rozmowy się kończą w taki sposób, że mówię, no nie ma do końca sensu na tym etapie takich rzeczy robić. Tutaj trzeba na przykład odezwać się do osoby, która poukłada biznes zespół, a dopiero później nowi klienci. Bo skoro już dzisiaj nie, nie wyrabiacie się z tym, co macie, jak będziecie mieć więcej, to no właśnie, nie do końca to jest ten moment, żeby odpalać na przykład dodatkowe działania marketingowe. I ostatni z tych etapów, który, który tutaj widzę, i takich problemów, które diagnozuję w social mediach, to jest to, że nie sprzedajesz, czyli jesteś w internecie takim blogerem, blogerką, który pokazuje fajne rzeczy, dzieli się wiedzą, ale w ogóle nic nie sprzedaje, nic nie szuka klienta, więc mm. chodzi o to, żeby ludzie widzieli, że coś oferujesz. Oczywiście nachalna sprzedaż jest zła, ale powiadomienie gdzieś tam, że coś można u Ciebie kupić, to jest, to jest, to jest wątek, który się powinien przejawiać w różnych miejscach, w różnych. Nośnikach. W jaki sposób zakomunikować, tak, zasiać subtelnie to, że elegancko i subtelnie, że można coś u Ciebie kupić. Więc to są te posty, które działają lepiej od innych i pozwalają maksymalnie skrócić drogę do efektów sprzedażowych. Więc to, co jest istotne, to wiele osób mówi, żeby pokazywać efekty działania. A ja mówię, że lepsze niż pokazywanie efektów działania jest pokazywanie ludzi, którzy dzięki Tobie. Coś konkretnego uzyskali. Czyli nie tylko efekt, ale człowiek, który z tego skorzystał, jego twarz, jego osoba. To jest mega istotne. Druga z rzeczy to jest pokazanie procesu, jak powstaje to, co sprzedajesz, jak powstaje to rozwiązanie, jak powstaje ta usługa, jak powstaje ten produkt, jak przebiega na przykład twoje zajęcia, twoja szkoła tańca, w jaki sposób działa, co się dzieje na zajęciach, żeby ktoś mógł podejrzeć przez dziurkę od klucza, co się dzieje u ciebie. I trzeci z tych elementów to jest pokazanie, że się znasz na tym, co robisz: że masz medale, że masz wyróżnienia, że zapraszają cię na najważniejsze konferencje, że zapraszają cię jako eksperta, że dzielisz się tą wiedzą, że potrafisz wskazać błędy i dostrzec to, co ktoś może zrobić lepiej. Oczywiście jest też mnóstwo innych metod, mnóstwo postów, które działają lepiej niż inne, ale to, jak się pewnie też spodziewasz, jest temat na dużo dłuższą rozmowę, a nie tylko na kilkuminutowy podcast. Mimo wszystko liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.